że to jest kolejny mecz. Nie wiem, czy zaczynamy zbyt nerwowo grać. Gdzieś tam próbujemy się przedrzeć każdy sam i sytuacje są nietrafione. Drużyna przeciwna nas kontruje i później wkradają się nerwy, bo trzeba gonić wynik cały czas. I dlatego jest ciężko gdzieś tam odrabiać ten bagaż, który już łapiemy gdzieś tam te 3-4 bramki z rzędu. Byliśmy zmobilizowani, no niestety z biegiem meczu zaczęły emocje brać górę nad tym właśnie, co mówiliśmy w szatni i no to spowodowało, że daliśmy szansę Grudziądzowi jakby powrotu do gry, bo mogło się skończyć to w pierwszej połowie tak naprawdę dla nas spokojnie, no ale dla kibiców na pewno było to emocjonujące spotkanie i tak jak już mówiłem chłopakom, dziękuję za punkty, bo to było dla nas najważniejsze. Natomiast no wiadomo, że to był mecz emocji, to były dwa zespoły, tak, 0 punktów, Grudziądz u siebie, Beniaminek czeka na te punkty, my wystartowaliśmy no bez punktów te 3 mecze i wiedzieliśmy, że no presja będzie rosła z każdym meczem i tutaj trzeba wyjść zmobilizowanym i pokazać po prostu od początku, że to my tutaj chcemy rozdzielać karty i to nam się udało, ale niestety, tak jak mówiłem, nie cały mecz i to później gdzieś tam nasze takie no nieskuteczne rzuty, które czyste sytuacje, pewne sytuacje do skończenia karny, 2 razy tam z 6 metra, czyściutka wyczyszczona sytuacja nietrafiona spowodowało, że no Grudziądz zaczął biegać do kontry. Problem w tym, że wychodzimy bojaźliwie i trochę przestraszeni, ale to nie jest prawda. I teraz już mamy ewidentny wniosek, że po prostu my wychodzimy za bardzo naładowani, zbyt dużo emocji jest i nie mamy tej zimnej głowy przysłowiowej i zamiast spokojnie ten początek wejść dobrze w mecz, to popełniamy błędy, błąd za błędem i w obronie, i w ataku. Brakuje realizacji założeń i takiego wejścia w mecz, że jestem na boisku, bo tak wyglądało dzisiaj, jakbyśmy byli po prostu obok, na trybunach z kibicami. No i na pewno tutaj już mamy wniosek, więc trzeba teraz wszystko zrobić, żeby to się więcej nie powtórzyło i pracować nad tym, żebyśmy zaczynali mecze dużo lepiej i dobrze wchodzili w mecz, bo czym lepiej się wejdzie w mecz, to wiadomo, no to ta gra się układa lepiej. Nie możemy pozwalać sobie na stratę, nie wiem, teraz jeszcze nie patrzyłem statystyki, ale no 8 myślę bramek z bezpośredniej kontry, czy prawie, że bezpośredniej, no to jest zdecydowanie za dużo. Wiedząc, że zespół, który no nie ma nic do stracenia, musi gonić, musi biegać. Tutaj na pewno jakiś tam minus. No ale cieszymy się, że mamy punkty. Już teraz nieważne, czy to był piękny mecz, czy to był brzydki mecz, ważne, że są punkty i teraz no trzeba jakby spokojnie to wszystko przeanalizować i pracować dalej, no bo liga tak naprawdę się zaczęła i to wszystko jakby jeszcze będzie się zmieniać i myślę, że troszeczkę u nas wygrało doświadczenie, tak, tutaj kilku takich sytuacjach, takim no, doświadczeniem, których chyba myślę mieliśmy więcej, je spowodowało te kilka bramek różnicy na pewno. Jeszcze nie zazębia się jeszcze to u nas
w komunikacji między zawodnikami, między jednym a drugim zawodnikiem i gdzieś tam zawodnicy nam, obrotowy nam ucieka i podania są, jest dwóch zawodników, wyskakuje do rozgrywającego i wtedy jest łatwa pozycja dla obrotowego i z tego tracimy dużo bramek. No niepotrzebnie daliśmy Grudziądzowi uwierzyć w to, że mogą gonić. Ja myślę, że tu mieliśmy przykład poprzednich zespołu Leszna chociażby, który do przerwy 17-7, jeśli dobrze pamiętam. I u nas też była sytuacja, która tak mogła się zdarzyć, gdyby tutaj no, ta nasza powiedzmy indolencja taka pod bramką, nie w sytuacji, gdzie nie mamy pomysłu na rozegranie, tylko w sytuacji już, gdzie trzeba skończyć po prostu precyzyjnym, solidnym rzutem i tutaj tego zabrakło. No, jak powiedziałem, dla kibiców fajnie, dla nas kupę nerwów, kupę emocji, ale cieszymy się, bo wracamy z punktami, a to tak naprawdę dzisiaj, czy jutro już będzie najważniejsze. No jeszcze musimy popracować nad tym początkiem meczu, bo gdzieś to cały czas nam ucieka i nie starcza, wydaje mi się, że chyba nie starczy nam sił na całe 60 minut jeszcze. Cały czas nad tym będziemy pracować, na pewno teraz przyszły tydzień jedziemy do Malborka, tam będzie bardzo ciężki teren, to jest bardzo doświadczony zespół i tam będzie naprawdę ciężko wywalczyć, ale postaramy się przepracować ten okres, ten tydzień mocno i zostawić serce na boisku. Zespół jest bardzo, bardzo młody i bardzo fajnie biega, bardzo fajnie chce grać do przodu. Problem jest w tyłach. Problem jest w tyłach, że my nie ta obrona gdzieś u zawodników mniej przyświeca niż atak. My nie będziemy mieli nigdy problemu z tym, żeby rzucić te 20 kilka bramek. Problem jest w tym, żebyśmy tych 30 nie tracili i nad tym musimy się skupić. Pozytywy są takie, że cieszę się, że chłopacy wreszcie powalczyli, no i ta walka była bardziej obecna przede wszystkim w obronie niż w Lesznie, niż z zespołem z Leszna i niż w Gdańsku z Wybrzeżem, więc to jest jakiś pozytyw, ale tu jest dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o defensywę i naprawdę mamy co robić na treningach. Wierzę, że będziemy szli do przodu, znaczy idziemy do przodu, ale że będziemy te postępy robić dużo szybciej i że wreszcie nawiążemy walkę z tymi zespołami i z tą ligą, no bo to jest dla nas najistotniejsze, żebyśmy obok tej ligi nie przeszli. No. Jest kilka pozytywów, ale mówię, no więcej jest ciekawych wniosków do pracy i nad tym będziemy się skupiać, żeby to na treningu zaczęło wychodzić i wtedy wcielić to w mecz.